dzisiaj zabieramy Was do Santorini. Niezbędne zakupy. Chodź już, błagam Cię. Płacić za winko, Red Bull. Chciałam kupić się coś od niego. Mirosław. Jeszcze mamy 70 km. Jest Sandomierz. 3 godziny 40 minut jechać. Jest Wisła. Jesteśmy my w Sandomierzu. Paręset metrów i będziemy w naszej miejscówce kemping Browarny, czy jakoś tak. Browarny kemping. Jesteśmy u celu i teraz pytanie, czy nas przyjmą z naszymi blachami SCI. Zobaczymy za chwilę. No jakieś kampery są. Jakby to zaczął się od małego sporu? Nie, to nie jest spór, to jest po prostu... Przepraszam, bo ja się muszę obronić. To nie jest spór, tylko dogadywanie się co do wyboru miejsca. Musimy zacząć od drinka, a nie od strapowania. Tak, po spożyciu drinka jednego i z lekkim bólem głowy zmęczenie idziemy w miasto. A tu jest taki piękny budynek. Pełno ludzi. Tłumy ludzi nawet. A to jest takie miejsce, gdzie pamiętam, że siedziałem jak byłem na kolonii. Miałem taką przerwę, to jest miejsce. A panu nie tak, gdzie zabieszkał panie. A, pomała. A to było 33 lata temu. Wszystkie jasne, pełne. To jest słodkie, ale mi smakuje. My nie mamy żadnych obaw choroby twórczej, chorobowych, covidowych. My się rozkażemy. Nad Sandomierzem zebrały się gęste, ciemne chmury. Wir
burza. Też burza. Nie ma się czego obawiać, jest strach porządny. Ale nie stwierdziłem. Przygotowania do robienia placków, które mamy od cioci szalonej, fajnej, naszej, kochanej. Te ziemnioki. Zobaczymy, czy ciocia dobrze przygotowała. Oczywiście mamy aperitif do tego odpowiedni. I fajną miejscówkę. I mamy bramboraki. Po cieszyńsku od cioci. Pierwszy. Więcej Adasiu. Takiego dupnego zup na całą patelnię. Ciekawe jak go obrócisz. Pod rzutem. Nastąpiła zamiana ról przy palniku. Dało się? To kucharka. Adaś mnie zaskoczył, zrobił mi kawę. Przepyszna. Co prawda dopiero teraz ją zjemy, bo nie zrobiliśmy pauzy po drodze. Grancik do tego. Fantastyczna muzyka. Bramboraczek dochodzi. Zrzut na talerz. Ma. Idziesz biegać? Nie, idę się biegać. Czekam na drinka po powrocie. Będzie. Nam się rozpadało. Mokre podłoże jest. Czasami nawet grząskie bardzo. A to jest nasz nawidocis. Co on tu robi? On dopiero zaczyna grzać tą patelenkę. I pierwszy był pod drzewem, ale się przeniósł i było mu bardzo ciężko go znowu postawić. No ale tu mamy klimacik. Wezlej. Okrój zimno. Księżniczka, nie królewna, już ogarnięta. Jak ja to mam na filmie zrobić? Dziełuszka już ogarnięta. Śniadanie przeze mnie przygotowane. Czemu jeszcze nie jemy. Kawa nie zrobiona. To na mojej głowie. No to nie gadaj, tylko jedz.
zapakowaliśmy rowery i teraz mamy do przejechania jakieś 91, pisze na mapie, kilometrów, niecałe 6 godzin, jedziemy do Kazimierza Dolnego. Będziemy jechać szybko. Dobra, najpierw się wysikam i mogę jechać. Gotowy? Ciśniemy pod górkę, ale podobno ma być płaski teren. Licznik skasowany, znamy pod górę. Na razie zrobimy wchodzić. Sandomierski start, jest dość ciężki. Trasa Sandomierz-Kazimierz. Jakieś niecałe 100 km mamy do przejechania. I tam sobie rozłożymy mały namiocik i będziemy zwiedzać. Mamy dopiero 5 kilometr. A chyba jest tu ładnie, skoro kamerę włączamy po raz 5 chyba. Jest ślicznie. Sady na prawo, na lewo. Naprawdę, urocze miejsce. Mimo piaszczystej drogi. A te maki pod głodem. Aż się chce żyć. Ale chyba będzie asfalt jednak. Wszędzie pełno tych maków i są naprawdę piękne. Właśnie mija 30 km naszej wycieczki. Już tak po drodze sobie myślę, że zapomniałem, że 30 km to jest dość dużo na rowerze nawet. Z akwami, tak. Z akwami. Jak zrobiliśmy pętelkę Beskidzką bez bagażników, to się tak lajtowo jechało na tym rowerku, tak leciutko. A dzisiaj jest ciężej. Nie dość, że miało być płasko. Obiecaliśmy sobie, że na 30 km coś odpoczniemy i coś przekąsimy. Jeszcze mamy 70 km, a daśmy był przed chwilką fioletowo tutaj. No i restauracji, o której wspominaliśmy wcześniej, nie było. No i musimy się posilić batonem. Wspomagacze. Po terminie. Opowiem wam jak jest. Dojechaliśmy wyznaczoną trasą do takiego lasu i okazało się, że trzeba przez ten las przejechać taką błotnistą drogą, więc zmieniliśmy opcję. Kupiliśmy na szybko płatną wersję mapy rowerowej. Zmieniliśmy sobie na, że tylko drogi utwardzone, co nam automatycznie wydłużyło trasę o 11 km. Więc na pewno nie będzie 90, tylko będzie więcej. Teraz ciśniemy szybko, żeby nadrobić właśnie ten wydłużony odcinek w stronę przejazdu przez Wisłę i tam mamy nadzieję, że tam będzie jakaś restauracja albo knajpa, gdzie można coś, jakieś piwo chociaż wypić, bo tu po drodze, mimo że malowniczo, to nuda, nuda i jeszcze raz nuda. To to Wisła bardzo ładna. Mamy postój. Prawie 50 km przejechane. Tu po drodze nic nie było, nie? Ładnie, ale nuda. No. To prawda. Idź po piwko i po kartę. Proszę. Jesteś w miejscowości Anna Pol. Pierwsza knajpa po 50 km. A za chwilę pokażę, co będzie do jedzenia. Taki kuchrowa to jeszcze ciepło. A wolałabyś chyba? Nie, chłodnik. Nie było chłodnik. Ale się śmieje przecież. Ogórkowa. Ogórkowa. Pyszna zupa. Ogórkowa. Drugie danie. I jest potrawka. Potrawa. Takie mięso z ryżem nazywa się potrawą. Ja bym chyba tego tak nie nazywała, jakoś inaczej. Kurczę po meksykańsku, proszę.
mięsiwo. Trzeba nam energii. Ciężko, jedzenie jakoś dziwnie zmęczenie. Wyjeżdżamy prosto do pola. Lecimy na Józefów nad Wisłą. Gęba gorąca. Piwo już dawno wyparowało. I nie wiadomo kiedy się to skończy. Postój kolejny. Tym razem przy mleku. Wcześniej był lód. Opuszczamy to przepiękne miejsce. Jedziemy dalej. Zostało nam 40 km do Kazimierza. Czy ja mógłbym polecić komuś ten teren na rower? Nie. Nie wiem, może za mało widziałem, ale nie. Jedźcie do Czech, jedźcie do Austrii, jedźcie do Niemiec. Na pewno znajdziecie coś ciekawszego niż tutaj. Piękna miejscowość, Opole Lubelskie. Chyba rynek. Dalej jedziemy w stronę Kazimierza. 87 km przejechane. Musimy dojechać. Jeszcze dyszka. Po drodze mijamy chmielowe pola. Chce mi się tego piwa przeokropnie. Mi też. Prawie jesteśmy. Nareszcie jesteśmy. Tablica była. Chyba dojechaliśmy. Ręczniku 106. Teraz musimy szukać naszego kempingu przy jakiejś przystani. Podobno. Ale fajnie, bo będzie piwko. Nie wiem, chyba tutaj. Loczy, tylko że nie widzę namiotów. Jak nie? Gdzie? Tam jest taki. I bo no jak zwykle musi mieć każdego śledzia maksymalnie napiętego. Tak wygląda wnętrze. Jesteśmy odświeżeni. Byliśmy pod prysznicem w takim kontenerze niebieskim. Nawet czysto. Tutaj jest nasz namiocik mały, w którym się będziemy sobie spać. Tutaj pełno kamperów, nasz mały namiot. Tak tutaj nawet jest kamper Kubica. Nie wiem czy sam Robert, ale nie widzieliśmy nikogo jeszcze. I tak to tu wygląda. No i tam jest zameczek u góry. No i my sobie za chwilkę pójdziemy na miasto. Pokaż. Mówimy o tym rynku w Kazimierzu, że jest
bardzo ładne. Uroczy bardzo. No. Ale że według nas nie powinno być takiej opcji, że w takim miejscu można sobie powiesić baner polityczny, a tym bardziej z długo. Idziemy teraz coś zjeść. Ale jedzenie jest w tamtą stronę. Aha. To idziemy tam. Historyczny moment. Iwona je kawiar po żydowsku, który jest z wątróbek drobiowych, duszonych z cebulką. Pyszne. Co zajmuje twoje myśli? Jak się ułożyć w namiocie? No, zastanawiam się, bo to będzie moja pierwsza noc w tym namiocie. A że śliwowiczka się wgrywa, to myśli są coraz bardziej zabije. Trochę nas bombiła ta śliwowica. Trochę tak. Żaby już kumkają, no. No, będzie niezły koncert nocny. Żabi koncert. To jest wejście od Iwony i ona twierdzi, że ona tylko może wchodzić tym wejściem. Ja muszę wejść z drugiej strony. No wchodź z tamtej. To jest nienormalne. No czemu? Co ty mówisz naprawdę? To jest małe tanie. Mało namiocik i jest. Są trudności. Z organizacją jak zwykle, bo musi być porządek w kolejnym wieku. Hej. Jest godzina 6. A jest tak ciepło, że odechciało się spania. Może by się jeszcze pospało. Ale ciężko w tym ukropie. Jak się masz? Niewygodnie po prostu. Klimatyka jest do dupy. Takich rzeczy to nie widzieliśmy właśnie dawno. Jakbyś ty wstawał o 6. Nie, to w czwartek. To w czwartek nie chcesz? Kazimierz dolny nad Wisłą, jak perła między wzgórzami. Swoistym pięknem nam zabłysnął ryneczkiem z kamienicami. Na środku rynku jest studnia. A jak ładnie tu pachnie. Idziemy na górę Trzech Krzyży. W słońcu południa lśnią jak nowiutkie buciki. Masz górę Trzech Krzyży. Fajnie to musi być, jak jest popadane. I mamy Kazimierz z góry. Widziany. I Adaś na tle Trzech Krzyży. Jeszcze wyżej pejzaż podniosły krajobraz górzy zielonych. Poszukiwanie kogutów. Zjeżdżają w to miejsce ludzie, dla piękna miasta wzdłuż ciszy, by oczy nacieszyć. Kogo tu odnaleziono? Po śniadanku i po zakupie kogutu znaleźliśmy prawdziwego koguta. A jeszcze idziemy zobaczyć na wąwóz. No jest i wąwóz Małachowskiego. Chcesz w tym błocie się to ciaprać? Przyjdzie czas stąd odjechać, bo szkoła, bo dom, bo praca. W sercu będziemy zawsze czekać i znów będziemy... Idąc z wąwozu odkryliśmy tą słynną willę Kwaśniewskich.
A może jednak tu jest ta słynna willa? Tak właśnie. Wolnego pokoju. Pożegnanie z tym miejscem. Wracamy kierunek Sandomierz. Jedziemy sobie na razie wałem. Zobaczymy, jakie dzisiaj niespodzianki będziemy mieli po drodze. Ponownie włączam kamerę, bo tutaj doszło do negliżu. Adaś chce sobie opaleniznę wyrównać. Wyruszyliśmy szlakiem, który nam Google zasugerowało, że jest szlak rowerowy. Takie tu mamy klimaty teraz. Zielono, dziko. No, najkrótsza. To już jest pierwsza z niespodzianek. A po prawej stronie Wisła nam tu płynie. Bardzo ładnie tutaj, popatrz. Domy kryte strzechą. Ale droga też ciekawa. Takie urocze miejsce. Gonię Adasia, a on po prostu nie czeka. Pokaż mi to. Pokaż buźkę. Zaczarowany tą drogą, ale dzisiaj jakieś zachwyty do mnie wróciły. Pan z kempingu nam to tak wszystko troszeczkę pozachwalał i zacząłem myśleć, że może miał rację, że to jest ładnie. Jedziemy do Adasiu, czyli do Adasia i do Iwonki, ale o tym na razie nic nie wiedzą. Robimy im niespodziankę. Mam nadzieję, że się ucieszą. Także do zobaczenia i wasze zdrówko. Pyszne cappuccino. Pierwszy przystanek na trasie po 20 km. Ja lody i ona piwo. Tak, jak piwo. To przecież piję kawę. Nie się mnie. Tu. Gdzie widzisz piwo? Tu. Ruszyliśmy dalej, a na dowód tego, jak jest ciepło, to musiałem iPhone'a schować do sakwy, bo dostałem komunikat: schłodź iPhone'a, jak chcesz go użyć. Zaczął się odcinek nowej, czy wyremontowanej drogi, która prowadzi do nowego mostu na Wiśle. A droga bardzo przyzwoita. Dzisiaj troszkę chłodniej. Nie wiem, czy widać tam, ale jest 28,9. A asfalt 57,4. Jak widać, jest gorąco,
Adaś dalej bez koszulki. Teraz będziemy przejeżdżać przez most. Na drugiej kamerze będzie ujęte. Mamy i Wisłę. Piękną, szeroką. I dzisiejsza trasa naprawdę jest ładna. Ciekawsza. Aż by mi się chciało wsiąść na kajak. Mamy przerwę na łyczek wina i kanapkę z pasztetem. W sumie mamy się sielankową. Asfalt. Jedziemy i jedziemy i jedziemy. Mam nadzieję, że gamle siotka docenią nasze poświęcenie i chociaż im te piwko będą mieli. Zostało nam jeszcze godzina. Jeden dzień i jedna godzina. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. I dojechać nie może. Poznaliśmy miejscowych chłopaków. Dowiedzieliśmy się paru rzeczy, co tutaj robić w okolicy. No chłopaki, miło było was poznać. Do zobaczenia. Oczywiście, zapraszamy. Ale jedźcie tędy. Posłuchaj z piwem. Okazał się pełen nowych znajomości. A wolałabyś jechać główną drogą? Ja też nie. Pali? Jeszcze takie kilka spostrzeżeń cywilizacyjnych. To jeśli chodzi o to miejsce, Żabka. No. Czy ty widziałaś na dystansie 160-170 km jakąkolwiek żabkę? 160-170? Tak, no bo wczoraj w jedną stronę 105 czy 108. Chyba gdzieś była, nie? Nie, nie było ani jednej żabki. Było... Jeśli żabka jest miarą bycia polską A lub B, to tu nie ma żabek, żadnych. Telefon do przyjaciela? Nie, nagrywasz. Gorąco. Pali mnie po rękach. Ale nie powiem, że nie jest przyjemnie. Pomyliłem drogę. Przejechać mi za daleko. Czekam na Iwonę, aż się wróci. A miejscowość nazywa się Dorotka. Wykrycie. Nawigacja nawaliła. Nawigator.
10 km. Cały czas kierunek Sandomierz. Jedziemy sobie przez takie pola. Dookoła nie ma nic. I za jakieś 10 km chcemy sobie znowu zrobić jakiś mały postój. Tym razem na kanapkę. I może łyczek wina do tego. Na razie jechaliśmy pod górę, teraz coś się mi tu wypłaszcza, a może nawet lekko w dół jest. Podoba ci się droga? No, ambitna jak na długi dzień. Musimy to powiedzieć, że trasa jest wymagająca. Piękna, ale trudna. Jak na płaski teren. Miejsce docelowe jest po prawej stronie. I dojechaliśmy. Dotarliśmy do celu. Idziemy teraz szukać Adasia i Iwi. I stawiają nam ogromne piwska, naprawdę. Ogromne piwska. Z informacji bieżących okazało się, że Parmy są przy naszym namiocie. Oszuści turystyczni. Oszuści turystyczni. Gdybyśmy wiedzieli, to byśmy nie siedzieli tak długo przy piwie. Dokładnie. Mamy już ostatnie kilometry właściwie, bo zostało tylko ich 24. Marek z Angeliką na nas czekają. Jest nam troszeczkę ciężko. Zmęczenie zrobiło swoje. Szybko leją na stacji benzynowej. Taki tu mamy wiejski klimacik. Jesteśmy na przystanku w miejscowości Zabichów. A z komunikatów radiowych przypomina im się, że no popatrz, jak nic nie jeździło, to nagle wszystkie auto. Z komunikatów radiowych przypomina mi się zawsze takie stan wody na Wiśle. W Zawichoście ubyło 6. No i to jest chyba tutaj. Zawichost się okazało, że to nie jest tylko stacja benzynowa, ale nawet jakiś domy. Wreszcie są do mnie, ale trasa była trudna. Sytuacja jest taka, że nas jest czworo już tutaj. Idziemy wspólnie na miasto. Tak. Juhi! Ładnie zjaram coś. Chwileczka zjarana, a żołądek pusty. Tak, ja jestem już bardzo. Ale suracie? Pód dochodzi wtedy, jak się piwa napijesz. W Kazimierzu na kolacji. Ja chcę piwa. I dzień.
Żarcie przyszło w końcu. Tak, tak, w końcu, ale... Smacznego. A co ci do tego? Mi do tego kurczak. Wołowatego. Dziurba, dziwizia, humusy. Humusy będziemy brać, tak. Humusy bierzemy, a Daśki bierzemy mocne maluchy. Nie za daleko jechać. Są grzybki, grzybki. Patrz, borowiki są, kurki są. Idziemy jeść. Dobra, okej, okay, chodźmy. Tak zwane turne kulinarne. A jest godzina 21:59. Plus 6, 7, 5, 6. To działa! Nie wiesz, od rana do wieczora gdzieś tam dobra, w polu będą. Przygotowani na zwiedzanie, Iwona w swoich najnowszych spodniach. Od samej matki króla. Kto jest najmłodszy? Ja. A może ja? Mam dla ciebie krzesło tortur. Idziemy po bilety na podziemną trasę turystyczną. Kolejka do podziemi. Ile tu nie kupiliśmy, bo trzeba mieć maseczkę. Mateczki, i ręki. Rękawiczki. Nie będziemy się dusić w podziemiach. A ja mam maskę. A ja co? Darmowa degustacja. Darmowa. Pani tu nas będzie oprowadzać? Tak. Okej. Okay. Dzień dobry. Nie wierzę się do człowieka. Nie, ale wierzę, że jest puste. Może czekać do tkwienia parę wody. A my możemy sobie teraz pójść na obie. Adaś, pokaż jak liżesz. Ty gryziesz. A ja? W Sandomierzu na przedmieściu żyło sobie braci sześciu. Dojeżdżali na budowę, w mieście kłaść lodówki nowe. Tomek z braci był najmłodszy, czasem Anią trochę młodszy. W mieście była też para młoda, serce im biły jak woda. Minęliśmy zamek, winnicę i idziemy do wąwozu Jadwigi. Jesteśmy w wąwoziku. Piękny wąwóz. Tutaj
Jezu. Jakie tam są klipy. W każdym lesie. Nie psuj filmu. Wierzyniec. Taki dworek Mateusza. Zupa na spółę na 4 osób. Zalewajka. Bo zalewajka też na czapkę i budżet alkoholem. To jest ta igła. Aaaa, niezła igła. No kurde, na czerwono. Tam jest wejście. Jak wam się podobało ten? Ja jestem zaskoczona. Figura mi woskowa nie jest. Bardzo realistyczna. Bardzo realistyczna. Idziemy do piwiarni. Idziemy do piwiarni. Bierzemy dużą porcję. Wy już jakoś dziwnie gadacie. Dom Długosza na prawo, a nasze żołądki wypełnione i nie do końca zadowolone. Jak się wam sam dom jeszcze podoba? Nawet widziałam samego ojca Mikołaja. Mateusza. Mam nadzieję, że może odpałki. Nie będę musiał dmuchać. Nie pieprzysz. Kiełbasy się kapkę spiekły. Kapeczkę. A najwięcej kasy chyba mam ja. Ja was jeszcze rozłożę na łopatki. Mamy tutaj taką kolację. Przerywnik międzypokerowy. Tu mamy sałatkę, kiełbasę. Wygraną. Coś w kieliszku. Wygraną kiełbasę? Marudę Adasia. No to jeżeli mi się dowiedzieli o ojcu Mateuszu. Że mu tam nakręciła w koło. Idziemy na miasto. Nocy. Nie. Mam
Mamy tu kapkę ciemno, ale mamy piwo. Zaraz idziemy jeszcze do wąwozu. Tak. No jak płyną. Jeszcze mu kasetę wciągło. Error. Ty nie umiesz grać. Zadawaj pytanie. Kurwa na uszu. No. A daj. Nie, to odchodzę. Mi spadnie telefon. Cześć Marek. Cześć. Lubisz poniedziałek? Super. Uwielbiam. Było super. Do zobaczenia. Tak, żebyście nie wypieprzyli na tej piętrowej górze. Towarzysze odjeżdżają, a my jedziemy jeszcze na góry pieprzowe. Owe góry przed nami. Podobają ci góry pieprzowe? Nie. Trasa nie jest łatwa. Zostałem sam. Idę na szczyt. Sandomierz w oddali. A tu takie skały. Najstarsze góry w Polsce. Tu nie byli, mogą tylko żałować. Nie wiem, czy mi się tam uda dojść dzisiaj. Starorzecze Wisły. Wracam. Było warto. Kwiatami tu bardzo pachnie. W ten sposób kończy się nasza sandomierska przygoda, sandomierska-kazimierska. Było urozmaicenie, było wysiłkowo, było historycznie. No to do zobaczenia na następnym wyjeździe. Super wyprawa. Sandomierz, Kazimierz, Kazimierz, Sandomierz zdobyty. Kolejne nasze przygody przed nami. Pieprzone góry.